Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ostatnia niedziela Adwentu jest niedzielą zwiastowania Pańskiego. Dziś rozważamy tę piękną i przejmującą scenę, w której Boży posłaniec nawiedza młodziutką Miriam z Nazaretu. Gabriel zwiastował Maryi radosną nowinę, że właśnie ją Bóg wybrał na Matkę Mesjasza. Widzimy, że Maryja jest zaskoczona. Ona miała już swoje plany, które w jednej chwili Bóg przekreśla. Święta dziewica zgadza się na scenariusz Boga, chociaż decyzję, którą podejmuje, nie należy do łatwych. Ma ona pełną świadomość konsekwencji, jakie wiążą się z tą decyzją, łącznie z niebezpieczeństwem śmierci. Ufa jednak bezgranicznie Bogu i wie, że On potrafi wszystko. On na pewno przeprowadzi ją bezpieczną drogą. Podziwiamy Maryję za jej niezwykłą ufność względem Boga. Niech jednak nikt z nas nie pozostanie na płaszczyźnie podziwu, ale zróbmy jeszcze ten jeden krok do przodu. Zacznijmy Najświętszą Maryję Pannę naśladować. Wsłuchajmy się tak jak ona w głos Boga, aby stał on się płodny w naszym życiu, rodząc owoce dobrych uczynków. Pozostawmy Bogu wolność w decydowaniu o naszym życiu. Niech On przekreśla nasze plany, niweczy nasze zamiary, ponieważ to, co Bóg przygotował dla nas, jest o wiele lepsze niż nawet to, co my sami jesteśmy sobie w stanie wymarzyć. Stańmy się sługami Boga, tak jak Maryja.